Dzień dobry Państwu, z tej strony Krzysztof Kamiński, jest to program Portfel Polaka, a przez Skype'a połączyliśmy się z panem Maciejem Przygórzewskim, głównym ekspertem walutowym firmy walutomat.pl. Dzień dobry panie Macieju. Witam uprzejmie. Panie Macieju, mieliśmy dosyć bogaty tydzień, jeżeli chodzi o posiedzenia banków centralnych, to może zacznijmy od tego najważniejszego, mianowicie środowej decyzji FOMC. Wiemy, że Federalny Komitet do Spraw Otwartego Rynku zdecydował się obniżyć o 25 punktów bazowych stopę procentową w Stanach Zjednoczonych. Natomiast czy komunikat po tym posiedzeniu, po tej decyzji cokolwiek zmienił, czy spodziewali się inwestorzy zupełnie czegoś innego? Jak pan generalnie widzi to, co się stało w środę? Znaczy, przede wszystkim zacznijmy od tego, że tuż przed środą, bo poniedziałek, wtorek, były dość duże zmiany na kontraktach. Inwestorzy mieli dość duże wątpliwości, czy w ogóle do obniżki dojdzie. I tak jakby trochę ten komunikat szedł w takim klimacie, gdzie mimo samej decyzji inwestorzy nie byli do końca przekonani. I to było właśnie widać już w samej komunikacji z rynkiem, gdzie znowu pojawiły się te takie informacje o tym, że zobaczymy, co będzie w przyszłości. Widać trochę, że z jednej strony jest nacisk na obniżki stóp procentowych, natomiast z drugiej strony w tym komunikacie było widać, że Fed daje sobie miejsce, trochę już zaczyna tak, że tak powiem, słownie interweniować pod to, żeby można było ten cykl obniżek przerwać. I to zresztą było widać w samym Fedzie, na 9 osób głosujących, 2 były przeciwnikami obniżek stóp procentowych. Teoretycznie nie jest dużo, gdyż do decyzji potrzebna jest 5. Natomiast to, co jest ważne, to 2 osoby w tego typu gremium to już jest dość duża liczba. Jedna osoba natomiast była zwolennikiem podwójnej obniżki, natomiast to patrząc na wyceny kontraktów, to było takie trochę science fiction, ta podwójna obniżka. W związku z czym tutaj ja bym zwrócił uwagę na to, że jakby Fed w tym komunikacie stara się coraz bardziej robić taką przestrzeń pod to, żeby móc zakończyć cykl obniżek i to było widać właśnie w reakcji rynków na samo posiedzenie. Mianowicie teoretycznie obniżono stopy, w związku z czym euro powinno zyskiwać wobec dolara, gdyż oszczędności w dolarach są teraz słabsze, w związku z czym kapitał powinien płynąć w miejsce, gdzie relatywnie po decyzji stopy procentowe będą wyższe, w związku z czym to będzie powinien płynąć zza oceanu do nas. Natomiast płynął w dokładnie odwrotną stronę, bo dolar mimo decyzji o obniżkach stóp procentowych zyskiwał i to było właśnie efektem tych nadziei, które Fed zrobił tym komunikatem. Natomiast jakby ta obniżka była cały czas w cenach, w związku z czym tutaj jakby ona nie miała już takiego dużego wpływu na rynek walut. To wspomniał pan, że 2 członków jest przeciwnych co do dalszej obniżki stóp. Czy sam komunikat po reakcji dolara amerykańskiego można było wnioskować, że jednak został odebrany bardziej jastrzębio przez rynek? Znaczy może, patrząc przepraszam, na reakcji, powiedziane, mało, tak, za mało tak. Gołębio. Może tak lepiej by było. Tak. Znaczy inaczej. Patrząc na reakcję inwestorów, inwestorzy uznali, że ten komunikat plus ta decyzja sumarycznie są korzystniejsze dla dolara. W związku z czym efekt jest taki, że musieli uznać, że spadła szansa obniżki stóp procentowych w wyniku tego, co usłyszeli. Czyli no, taki można mieć tutaj jakby, można mieć takie przypuszczenie, że po prostu inwestorzy spodziewali się, że ten wydźwięk będzie znacznie bardziej głębi, no i potem dostosowywali tak naprawdę swoją pozycję do tego, co zostało opublikowane i do tego, co słyszeli na konferencji prasowej. Wiadomo, tam był oczywiście jeszcze na deser, jak zawsze, tweet od prezydenta Stanów Zjednoczonych, który jest tutaj jakby już, że tak powiem, rutynowym elementem komentarza do każdej decyzji Fedu. Z tego tweeta zgodnie z przewidywaniami dowiedzieliśmy się, że Fed niewłaściwie wykonuje swoją pracę, że stopy procentowe powinny być mniejsze. Jest to takie dość dziwne, bo jednak Fed obniżył
obniżył stopy procentowe, natomiast wątpliwe jest, żeby w tak krótkim czasie ten komunikat został dobrze przeanalizowany, w związku z czym to była trochę taka rutynowa presja ze strony Donalda Trumpa, który jakby naciska mocno na obniżki stóp procentowych z nadzieją na jakby pozytywny, krótkoterminowy wpływ na gospodarkę, widząc relatywnie niską inflację. Jakie prognozy są odnośnie dolara amerykańskiego? Czy w związku właśnie z tym komunikatem jednak rynek spodziewa się cięcia stóp w najbliższym czasie? Czego mogą też spodziewać się chociażby nasi rodzimi eksporterzy, importerzy, jeżeli chodzi o samego dolara amerykańskiego? Znaczy przede wszystkim w dalszym ciągu dominuje scenariusz jeszcze jednej obniżki w tym roku na grudniowym posiedzeniu. Szanse na niego nie są już tak duże, jak były, natomiast w dalszym ciągu są spore. To zresztą widać zarówno po badaniach, gdzie członkowie Fedu są pytani o swoje długoterminowe prognozy, które mówią o tym, że jeszcze jedna podwyżka i koniec. Tak się mniej więcej to w tej chwili kształtuje. Więcej na obniżkę, przepraszam, i koniec, tak się to mniej więcej kształtuje. Jak również to widać po wycenach kontraktów terminowych, generalnie jest taka pewna zgoda, że przynajmniej ten scenariusz będzie bardzo mocno rozważany, ponieważ on ma w tej chwili tak około 50% szans na realizację. A jesteśmy dopiero we wrześniu tak naprawdę. W związku z czym jakby to jest jedna ważna rzecz, natomiast jakby skoro to wszystko jest już w cenach, to tak naprawdę nie powinno mieć to dużego wpływu na dolara. Zobaczymy, jak się będzie rozwijała sytuacja w Azji Zachodniej. Dzieje się w tej chwili sporo na rynku ropy. Były zamachy w weekend. Na cenach ropy były dość duże wzrosty. Wzrost cen ropy jest zawsze takim czynnikiem, który negatywnie wpływa na gospodarkę. Rosną koszty transportu. Natomiast to jest taki dość dziwny wzrost cen ropy, bo on jest dość mocno krótkotrwały. To widać, że jakby wydobywczo świat ma bardzo duże możliwości, żeby zwiększyć wydobycie w tej chwili. Byliśmy już w momencie, kiedy wycofywano się z produkcji ropy. To widać po ilości odwiertów w Stanach Zjednoczonych. To widać po kilku innych czynnikach, w związku z czym jakby wydawać by się mogło, że wpływ tego kryzysu będzie przejściowy. Natomiast tutaj jest cały czas ryzyko polityczne, że Donald Trump pójdzie za ciosem, że jakby ta retoryka względem Iranu, mimo odwołania bardzo radykalnego doradcy do spraw bezpieczeństwa, będzie dalej silnie kontynuowana. I tak naprawdę tutaj, jeżeli dojdzie do jakichkolwiek działań, to może mieć dominujący wpływ na dolara tak naprawdę. I będzie takiego niepokoju zawsze powoduje, że w krajach, które uchodzą za rozwijające się, inwestorzy patrzą mniej przychylnym okiem na takie inwestycje, że po prostu jest dużo strachu. I to jakby na przykład to powinno wpływać w tym momencie niekorzystnie na złotego, a w pozostałym korzystnie na dolara, w związku z czym jakby jest taki czynnik, który może powoli umacniać amerykańską walutę. Natomiast patrząc obecnie na to, co się dzieje na świecie, to raczej nie ma żadnych innych takich wyraźnych czynników, które należy obserwować. Czyli w najbliższym czasie jest duże prawdopodobieństwo kontynuacji tego trendu. Kontynuacji takiego typowego ruchu bocznego. Wydaje się, że wszystkie inne takie czynniki są wyjaśnione. Będziemy mieli ostatnie posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego z udziałem Mario Draghiego. Wątpliwe, żeby tam się podziało coś znaczącego na rynku. Amerykanie raczej też będą czekać na grudniowe posiedzenie. Nie będą na tym takim posiedzeniu w międzyczasie żadnych raczej akcji działać. To posiedzenie lipcowe, gdzie obniżono stopy procentowe, jest pewnym wyjątkiem, pewnej reguły, że stopy procentowe zmienia się na tych posiedzeniach końcowo-kwartalnych, w związku z czym tutaj jakbym nie spodziewałbym się większych jakichś takich zmian. Tym bardziej, że temat Brexitu też ostatnio wydaje się w miarę czekać. Tak, to jeżeli jesteśmy już właśnie przy temacie Brexitu, to oczywiście jakbyśmy też przenieśli się nieco w czasie, mianowicie wczorajszy dzień, czwartek, posiedzenie Banku Anglii. Czy poza tym, że oczywiście wszyscy jakby członkowie Banku Anglii głosowali za wysokością stóp procentowych na tym samym poziomie, co są obecnie, to czy czymkolwiek jakby Bank Anglii zaskoczył, jakimkolwiek komunikatem, wydźwiękiem? Wydaje mi się, że nie. Patrząc na rynki, nie było tam zbyt silnych reakcji. Natomiast jakby w przypadku Banku Anglii sytuacja jest dość klarowna, ponieważ Bank Anglii
doskonale wie, że w zależności od tego, jak rozwiązywany będzie temat Brexitu, takie będą reakcje rynków, że żeby w tym momencie jakby spodziewać się jakiejś mocnej decyzji, musielibyśmy widzieć jakieś fundamentalne powody, czy to gwałtownie rosnącą inflację, czego się na razie w tej chwili pomimo wzrostu cen ropy nie należy spodziewać. To byłby taki sygnał, który mógłby powodować wzrost stóp procentowych. Natomiast mimo słabszych wyników gospodarczych wątpię, żeby Bank Anglii chciał stymulować gospodarkę niskimi stopami procentowymi, ponieważ tu jakby powodem tych słabszych wyników jest po prostu niepokój przed tym, co się stanie z Brexitem, i to dlatego inwestycje są mniejsze, dlatego przedsiębiorcy boją się, co się stanie, i raczej tani kredyt nie spowoduje tutaj gwałtownych zmian, w związku z czym wątpię, żeby po takie narzędzie stymulacji Bank Anglii sięgał. W dniu wczorajszym też Jean-Claude Juncker dla telewizji Sky News w wywiadzie powiedział, że będzie dążył do porozumienia za wszelką cenę, że Brexit byłby katastrofalny, co też spowodowało silne umacnianie się funta, chociażby do polskiego złotego. Jesteśmy coraz bliżej 5 złotych na wykresie. Sądzi pan, że ten scenariusz jest możliwy do realizacji? Znaczy, scenariusz 5 zł jest możliwy do realizacji w sytuacji, gdybyśmy mieli długotrwałe odsunięcie Brexitu. Ponieważ pamiętajmy, że funt bywał w okolicach 5 zł w sytuacji, gdzie euro było znacznie tańsze niż jest obecnie, w związku z czym złoty od tego czasu stracił. Zatem przy tej samej relacji euro do funta, co była wówczas, powinniśmy już tą piątkę gwałtownie przekraczać, w związku z czym jakby im słabszy będzie złoty, tym mniej funt będzie musiał odrobić wobec euro, żeby to 5 złotych przekroczyć. I tutaj w zależności od tego, jak się zachowają, że tak powiem, politycy, no bo to głównie od nich w tej chwili zależy, tak będą reagować rynki walutowe. Natomiast ja wątpię, żeby tego typu deklaracje miały w dłuższej perspektywie jakikolwiek wpływ na rynek walutowy. Tu raczej będzie chodziło o decyzję. Jean-Claude Juncker może deklarować, że będzie dążył do porozumienia, no bo wiadomo, że Unia Europejska nie chce mieć w swojej historii pierwszego państwa, które opuści wspólnotę, tym bardziej tak ważnego płatnika, jakim jest Wielka Brytania. Natomiast umówmy się, że ta wola musi być po obu stronach i ten kompromis, który zostanie znaleziony, musi być akceptowalny. Natomiast mam wrażenie, że obie strony głównie chcą ugrać swoje, a ten taki moment trwania jest po prostu korzystny dla obu stron. W momencie, kiedy doszłoby do porozumienia, któraś ze stron musiałaby być określona jako ta, której w negocjacjach lepiej poszło, a w momencie, kiedy nie mamy porozumienia, jest tylko przeciąganie czasu, jakby obie strony realizują swoje cele, i mam wrażenie, że one mogą w ten sposób jeszcze długimi miesiącami jakby trwać. Patrząc na wykres funta do polskiego złotego, jest to oczywiście tam nieco specyficzny, można powiedzieć, walor, ponieważ też jest walorem krosowym, właśnie parą walutową. Natomiast patrząc na to, odnoszę wrażenie, że rynek już nieco przetrawił tę informację o Brexicie, nawet tym Brexicie bez umowy, a obecnie, jak pojawiają się informacje, że są szanse, że się porozumie Bruksela z Londynem, to jeszcze dodatkowo zyskuje. Także takie odnoszę wrażenie, jak pan to widzi. Znaczy, pamiętajmy, że najgorsze, co się działo na funcie do złotego, czyli takie ostatnie przebijanie kolejnych minimów, to było spowodowane dojściem do władzy Borisa Johnsona i jego zapowiedziami twardego Brexitu. I tutaj jakby był taki moment, że naprawdę inwestorom się wydawało, że do końca października Wielka Brytania opuści Unię Europejską. I to był taki moment strachu. W tej chwili jakby trochę część inwestorów zauważyła, że za mocno spanikowali, w związku z czym trochę mieliśmy korekty z tamtego ruchu. Z drugiej strony część inwestorów w dalszym ciągu ma nadzieję, że do Brexitu w ogóle nie dojdzie, a ostatnie wydarzenia zdają się utwierdzać w tym scenariuszu. I to jest taki jakby suma tych dwóch czynników powoduje, że w tej chwili po prostu ten funt odbija. Natomiast tak długo, jak nie będziemy mieli wyjaśnienia tej sytuacji, tak długo z pewnego takiego korytarza wahań nie powinno się móc udać funtowi wybić. To jest jakby, no, ten funt, wiadomo, będzie, on sobie będzie skakał 10-15 groszy w jedną, w drugą stronę, natomiast do takiego prawdziwego, dużego ruchu trudna jest decyzja w sprawie Brexitu.
Dobrze, to jeszcze dajmy na sam koniec, jakbyśmy przenieśli się do Szwajcarii. W dniu wczorajszym również była decyzja w sprawie stóp procentowych w Szwajcarii. I czy w tym wypadku tak samo stopy procentowe dalej są nisko, poziom minus 0,75%. Natomiast widać jakieś informacje ze strony SNB odnośnie dalszych działań, też jak SNB zapatruje się na kurs chociażby eurofranka. Znaczy SNB w dalszym ciągu podtrzymuje taką deklarację, że frank jest przewartościowany, że zbyt silna waluta szkodzi szwajcarskiej gospodarce, natomiast realnie robi nic. I to było bardzo dobrze widać po samym ogłoszeniu zarówno decyzji, jak i uzasadnienia, że kurs franka szwajcarskiego zyskiwał. To świadczy o tym, że inwestorzy byli przygotowani, że coś się stanie negatywnego dla franka szwajcarskiego, czyli albo zostaną obniżone stopy procentowe, albo zapowiedziany zostanie jakiś program skupu aktywów, coś po prostu, co spowoduje, że bank Szwajcarii zacznie osłabiać swoją walutę. Natomiast nic takiego się nie wydarzyło, w związku z czym inwestorzy, którzy inwestowali swoje pieniądze już jakby przewidując te negatywne efekty dla franka szwajcarskiego, zaczęli go odkupywać, dlatego ten frank rósł. I to świadczy po prostu jakby o tym, że oczekiwania inwestorów względem franka są takie, że Szwajcarzy coś w końcu zrobią, ponieważ wyniki gospodarki szwajcarskiej, delikatnie mówiąc, nie są bardzo dobre i jakby spowodują, że spowodują dewaluację po prostu waluty, żeby jakby, tak jak tutaj było wspomniane już ten kurs eurofranka, żeby go odbić trochę w górę, żeby tych franków płacono zdecydowanie więcej za euro. Było widać, że Szwajcarzy interweniowali na rynku, do czego zresztą podtrzymywali swoje deklaracje, kiedy euro było jeszcze mocniejsze względem franka. W tej chwili jesteśmy trochę powyżej tamtych poziomów i tych interwencji jakby nie widać. Natomiast jakby w długim okresie ciężko powiedzieć, co będzie, ponieważ Szwajcarzy są jakby zmuszeni w pewnym sensie do reagowania na decyzję Europejskiego Banku Centralnego, tylko takie decyzje realne, nie takie symboliczne, jak ostatnio to miało miejsce, ponieważ im mocniej euro będzie osłabiało się po decyzjach Europejskiego Banku Centralnego, tym większa będzie presja na to, żeby Szwajcarzy już coś zrobili, a stopy procentowe minus 0,75% to jest już takie miejsce, gdzie Szwajcarzy nie mają za dużo punktów manewru. Oni jakby większość tej amunicji, którą mieli w swoim banku centralnym, już wystrzelili, nie udało im się znormalizować stóp procentowych od kryzysu, no i jakby trwają w tym, na tym poziomie, gdzie w tym 2015 roku obniżono te stopy. Jeżeli chodzi o franka szwajcarskiego względem polskiego złotego, to ta waluta też najbardziej interesuje, myślę, naszych widzów, którzy posiadają kredyty we frankach, kredytobiorców dokładnie. Widzimy, że w ostatnim czasie nieco ten polski złoty się umocnił względem franka, ale czy to widzi Pan osobiście jako pewną korektę i dalej jest potencjał do umacniania się franka, czy bardziej Pan widzi jakąś stabilizację na tej parze walutowej? Znaczy, to były dwie rzeczy. Po pierwsze, frank odbił z tych takich dołków, gdzie były interwencje w okolicach tam 1,08, poszedł trochę w górę, trochę, bo on wcale mocno nie odbił. Plus pamiętajmy, że złotówka odrobiła trochę względem euro, już wiadomo, jesteśmy powyżej poziomu 4,35, ale to jeszcze nie są po spadkach, które dzisiaj mieliśmy w okolicach 13, natomiast to nie są już takie poziomy jak 4,40, na które się zapowiadało i suma tych dwóch rzeczy spowodowała, że ten frank odrobinę staniał. Natomiast patrząc na ten spadek, o którym właśnie wspomniałem w dniu dzisiejszym, ten spadek wcale nie jest tak silny, to nie są takie czasy jak jeszcze parę miesięcy temu, gdzie o tym franku rozmawialiśmy wyraźnie poniżej poziomu 3,80. W tej chwili w dalszym ciągu jesteśmy w takiej sytuacji, że jakiś dodatkowy czynnik ryzyk może spowodować, że bardzo szybko przekroczymy 4,0. Pamiętajmy, że mamy już niedługo wybory w Polsce. To jest chociażby jeden z takich scenariuszy, kiedy bardzo szybko możemy zacząć franka powyżej 4 zł. Dobrym przykładem takiego scenariusza może być na przykład brak zdecydowanego zwycięzcy w wyborach i konieczność stworzenia jakiejś dość egzotycznej koalicji, która by to w tym momencie nie powodowała jakiegoś nadmiernego zaufania rynku, ponieważ rynki wiedzą jakby, z czym się wiąże kontynuacja obecnej władzy, natomiast gdyby ta władza musiała wejść w jakąś koalicję, tym bardziej na trudnych warunkach dla siebie, mogłoby to spowodować spory niepokój, a taki niepokój bardzo szybko mógłby tego franka powyżej 4 zł wypchnąć.
Rozumiem. Panie Macieju, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, za ten komentarz do obecnej sytuacji rynkowej. Moim i państwa gościem był pan Maciej Przygórzewski, główny ekspert walutowy z firmy walutomat.pl. Dziękuję bardzo, panie Macieju. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia.